Ja jestem Dekrychu Official. Dzisiaj mamy kolejny odcinek z gry Farming Simulator 19 z serii Rolnik na Dąbnicy. I dzisiaj będziemy sprzedawać sobie te jakże piękne psędzytko. No całe sprzedamy, to tutaj coś zostało, ale to tam się nie zmieściło chyba na wozie, już nie pamiętam jak to było. No, jedziemy sprzedać psędzytko. A w dalszej części odcinka będziemy pracować 40 sąsiada. Pożyczyłem 40 od sąsiada, bo 60 ma ten wałek zepsuty i nie daje rody. Także no, będzie remont po żniwach, jak to sprzedą, to prawdopodobnie w następnym odcinku jeszcze będziemy zbierać kostki, ale potem już będzie remont 60. Także no, jedziemy sprzedać sobie to przeżytko. Przężytko idziemy sobie sprzedać. Cena jest 1000. O Jezu, co to się stanęło? To lak jakiś. Cena jest 1400, więc nie ma co czekać. Jedziemy sprzedać. No powinienem dostać około coś 6000, bo mam. Kurwa, nie to klikłem. 6200 na wozie. Na całym zestawie także. Powinien dostać około 6000. Także lecimy, hopę. Lecimy dury, wpierdolamy żury. Także no. Powiem wam, że ciężko tu jest. Ja dobrze jadę? Jo, dobrze. W sumie myślałem, że to dalej będzie jakoś, ale to tak niedaleko. Poza odcinkiem skosiłem jęczmień. Dało tam, no, prawie cały zestaw, nie? Prawie cały zestaw, ale mi to tam styknie dla kur. Będę mieć na długo ten cały zestaw, tam prawie 6 ton. Więc będę mieć na długo ten zestaw. Znaczy zestaw, no to ten jęczmień jakby, nie? No, na długo będę go mieć, bo to tam niedużo tego, to nie za dużo, nie za dużo. Nie za dużo. Także powinno mi starczyć na jakiś czas. No i w następnym, albo ty, nie, to będzie pewnie jeszcze w następnym odcinku. Jeszcze. Jo, w następnym będziemy zbierać kostki, a jeszcze w następnym, no to już prawdopodobnie będziemy buraki zbierać. Dopiero jak zbiorę buraki, to dopiero wtedy będę brać 60, znaczy 55 na remont, jakby. No. Prawdopodobnie jo. Działo to wago, działo. Ile to waży tam? 18700. 18700. Ja sobie tylko jeszcze tam gdzieś, dobra. Jeszcze no, trzeba było się zważyć, się staruję zaraz. Także no, fajne takie. A ja się zastanawiam, co ta 60 tak gazuje. Na ITV-ce. Jak do tego doszło, nie wiem. Nie mogę jeść, nie mogę spać. O, i proszę bardzo, 6500 dostaliśmy za to. Tamtędy wyjechałbym, ale dalej by było. Wyrobię się to, co mam nadrabiać człowieku. Także lecimy do góry. Pierdolam ten ziur. Lecimy zostawić tu 55 już i lecimy prasować, bo no pojadę na tamte pole dalej, bo na tamtym polu nic nie robiłem na odcinku, więc pojadę sobie tam właśnie. Tak, właśnie tam pojadę. O Jezusie, co to się dzieje?
Co to za jakieś dziwne ścinki? Kurde, coś tu mnie nie pasuje. To coś kurde jest nie tego. Kurde. Kurde. Lecimy durko. Hop, hop. Hop, dawaj, dawaj, no. Dawaj tam. Katuję, katuję. Coś ta 55 nie chce iść. Niby te 30 idzie tu tego. Więcej. Więcej już nie chce. No cóż, poradzę, jak nic nie poradzę. Ile mam? 5 minut, dobra. Prawie 6. Ja tam nie miałem gdzieś skręcać? Chyba nie, jeszcze. Nie, jeszcze nie. Dobra. Jest dobrze. To ja żem tam wyskoczył. Już myślał, że ja mam skręcać. To jeszcze nie trzeba, jeszcze nie. Dopiero teraz. Teraz idzie. Wyłącz pan to ITV-kie. To już jest niepotrzebne panu. Aby się tylko tu wyrobić tym lądarem, tym zestawem całe, bo to długie jest, kurde. Dobra. To lecimy durne tutaj do 40 sąsiada. Już ją prasowałem, ale... Ale no. No co zrobić, chyba. Jedziemy prasować znowu. No, znaczy no sąsiady pożyczyliby jakiś inny ciągnik, ale po co mnie większy ciągnik? No chociaż tam górka jest na tym polu taka dosyć konkretna. A 40 tutaj na łące miała taki problem trochę z właśnie tą prasą, ale... No co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no. Jakoś trzeba żyć, trzeba jechać, sprasować, bo to cenny towar leży. Ogólnie już te podmieniłem teksturki słomy, siana i trawy i obornika. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Także no. Tutaj mam 11 tysięcy. Także starczy mi tam, przynajmniej no, powinno starczyć mi tam pieniążków. No, no i no. Powinno starczyć tych pieniążków na ten remont. No choć jeszcze nie wiem, ale no na pewno będę jeszcze te buraki sprzedawać, także no na burakach też się trochę wzbogacę, kupę siana dostanę za te buraki. No bo raczej no prawie wszystko będę sprzedawał, tam zostawię troszkę. Zwóz pewnie zostawię, a resztę sprzedam. Może no. Także powinno być good. Jak zostawię sobie wóz, to powinno styknąć. No bo ja krowom tego chyba nie daję buraków, tylko kurom. No. Tak, kurom daję, a krowom nie zdążyłem. Bo ja tu skręcę. Bo to tutaj jest. Tak? Czy nie? Kurwa, a nie. Ja pierdzielę, pomyliłem się. Ja mam dalej. Da, jeszcze dalej mam jechać. Kurna maś. No tu takie te zakręty są takie mylące, kurde. No tu fajna jest taka droga przez las, nie? Fajna taka jest. Taka, no mnie się podoba ten klimat, nie? O kurde, a bez shaderów to tak wygląda, tak inaczej. Nie jestem do końca zadowolony z tych tekstur, ale no mi się wydaje, że są lepsze niż tamte, nie? Czyli się... Nie, to nie to, co się rozkładało na podejście. To jest ta. Ta taka fajna praska. No tutaj jest dosyć duża górka, nie? Także tutaj może być grubo.
coś tak podejrzewam. No troszkę będzie trzeba tu pojeździć z tą Sipmą. O hopę, na GPS-a. Na GPS-a załączę i niechaj jedzie, a ja tu popatrzę. No tutaj, no kurde. Teoretycznie dobrze byłoby iść w Marchew, ale... Ale no, no... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Tak średnio są sprzęty do tej Marchwi. A zwłaszcza z modów. Bo z modów to jest bodajże tylko jeden. Kumbaj. Halo. A dobra, to chyba było... Jo, jest jeden, ale to kartofelen, to do kartofli, a tu jest do buraken, no, taki forsznyt, także, no. Ty, tych kostek tu troszkę też będzie jednak. Ja myślałem, że tu mniej tych kostek będzie z tej słomy, a tu jednak dużo będzie ich chyba. Ja już się boję po prostu, kurwa, boję się. Nie wiem co to. Co to się może stanąć? Myślałem, że będzie mieć problem ta 40 jakoś tak z tym podjazdem tu pod górę. Ale jednak nie ma żadnego problemu praktycznie. A ja tu wracam dalej tutaj. To na Łoborniku. No troszkę mało tego łoborniku, ale no fakt, że ja praktycznie nie przewijałem czasu, bo sianokosy to ja tylko cofałem czas, jakby w Easy Development Control cofałem czas, nie? Więc nie potrzebowałem przewijania czasu, więc no, więc po prostu nie przewijałem i tyle w temacie, nie? Tyle w temacie, nie przewijałem, bo nie potrzebowałem, więc... Więc no, a będzie, przyda się teraz, będzie, trzeba będzie troszkę pewnie, chociaż nie, buraki są już gotowe do zbioru, no ale co tam, hop, się pozbiera buraki, no to się założę i będzie good, nie? Tak myślałem nad kupnem tej łąki też, nie, to tak sobie stwierdziłem, że będę mieć wystarczająco już przecież tamtego siana. Choć tutaj myślałem, żeby wyorać tą łąkę, tą tutaj, tak, tak. Bo tutaj, i zasiać tu sobie lucyrnę, nie? Lucerkę, bo krowy, bodajże. A, one tutaj. W ostatnim tym, to ja nie potrzebuję jednej. Chociaż, no fajno by było taką lucyrkę kosić. No. Fajno by było. Na pewno by było fajnie kosić, ale... Ale no cóż. Hop. Profesjonalny kierowca jestem po prostu. Hop. Lepszego nie znajdzie. Chłop może w szoku. No ogólnie ta prasa to jest... A nie, ona jest dobrze zrobiona. To ta co... Ta co jo... Ona się w sianie bugowała, bo tyle tych kostek srało, że trudno, żeby się nie bugowała, nie? A jako, tak jak słoma jest, to jest bardzo dobrze zrobiona ta praska, więc jest very good, nie? Good. Jest good. Jest bardzo good. Ile mam? 14 minut. To ja powinienem spresować chyba te pole. Chyba jo. Chyba powinienem. Znaczy no, raczej sprasuję te pole, nie? No, także no bo pozroszyli się. No tutaj sobie zrobię tylko takie zdjęcie małe, takie fajne. Ej, to ten guzik, tak, ten guzik. I lecimy dur tutaj. No, następny odcinek to będzie zbieranie kostek słomy. Bo trzeba jak najwięcej odcinków zrobić, wiecie o co chodzi, żeby miały
daily, bo planuję, no teraz robię te daily jakby i chcę te daily jak najdłużej robić, więc potrzebuję mieć nasrane tych odcinków, także wiecie, o co chodzi. Pieruństwo to jest... Pieruny jasne to nie wyskakuje, to kurwa. Zające tu tego, zające żółwie, te łabruti, te no, kawałku tego. Dobrze jest. Dobrze jest. Czemu nie jest? Jest dobrze, nie źle. Jest grubo, nie chudo. Grubo, nie chudo, kurwa. No, jest grubo, nie chudo, więc jest dobrze. Znaczy, no tutaj chudy wały pokos. No, pokos, tak, pokos, pokos. Taki średni ten pokos tutaj, no. Ale to był ostatni przejazd. Także, no, taki troszkę nędzny taki ten pokos, taki, no, taki nie za dobry. Ale dobrze jest. No ja nie pamiętam, żebym ja się kiedyś bawił w kostki. Jo, bo ja się chyba nie bawiłem w kostki. Nigdy. No chyba jo. No ja raczej nie, ale Hurbix to już prędzej się bawił w te kostki, nie? Także no. Prędzej się tam bawił chyba. Chyba. A bo i nie. Nie, on chyba też się nie bawił. I o, tu mam takie, o, fajno, kurde, robotaju, taka robotaju jest, że hop. I jutro muszę nagrać odcinek na ten, nie, czekaj, ja mam jutro z Dąbnicy, na jutro z Dąbnicy nagrane, tylko muszę z Bajecznej nagrać, teraz kurna, ale to się jeszcze zdążymy. Panie prezesie, zdążymy jeszcze, mamy czas, jeszcze 2 dni mam na nagranie, także jeszcze mamy czas, a czas, także no, hop, hop daily jest robione, także no, trzeba się wyrabiać jakby, nie, nagrywam po 2 odcinki dziennie, ale jest dobrze, damy radę. No tutaj na tym kompie teraz to przyjemność, nie? Wszystko pięknie, ładnie chodzi. Renderowanie filmów to 20 minut, 30 w maksie. Także no można robić. Można robić daily teraz. Także no, fajno, fajno takie. No, takie fajne, fajne. No fajno, fajno. Łocie hopi. No muszę jeszcze po odcinku jadać ten, zeprasować se tam to tamto pole, te co na odcinku żem kosił, bo tego żem nie kosił na odcinku, ale prasuję je na odcinku, więc no. Więc jest równowaga, już zrównoważone jest to, no. Fajnie tak, no. Fajno, fajno, no. Dobrze jest, jest dobrze, nieźle. Najlepsze jest to, że na tamtym polu kosiłem żyto, a dostałem pszenżyto, nie? I że ja tego na odcinku nie zauważyłem. Tam, jak wejdę na to ściernisko, to mi pisze, że jest żyto zebrane, ale sprzedałem pszenżyto. Także fajnie, no. Naprawdę, bardzo fajnie. Panie... Górka jest duża, ale jakoś tam sobie daje radę. Jeszcze pół sznurka jest. Także jest dobrze. Dobra, to ja już chomiaków już nie będę poprawiać. Chcę wyładuję to. Cyk. Złożym to prasa. Tu prasa złożym to. I będzie dobrze. Widziałeś, kurwa.
Także to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.